zostanie zniszczony 250 przez 40 pojazdów wojskowych. Są to na razie dane nieoficjalne. Amerykański Departament Obrony poinformował, że w rejonie irackiego Mosulu zostało zabitych dwóch czołowych przywódców tzw. państwa islamskiego. Dżihadyści w Syrii oraz w Iraku nie zdobywają nowych terenów, tylko ich stan posiadania się wciąż zmniejsza. Więc to, mam nadzieję, jest zapowiedź ich klęski. Obecnie wojska irackie przygotowują się do wyparcia ISIS z Mosulu, drugiego pod względem wielkości miasta w Iraku. W ostatnich latach w Europie wzrasta dyskryminacja chrześcijan na tle religijnym i etnicznym. Wyznawcy Chrystusa są m.in. atakowani przez muzułmanów w ośrodkach dla uchodźców. Takie fakty zebrano w raporcie Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Wiedniu. W raporcie za 2015 rok Wiedeński Instytut udokumentował 180 przypadków brutalnych ataków na chrześcijan, bezczeszczenia kościołów i cmentarzy, wyzwisk oraz dyskryminacji w miejscu pracy. Wśród krajów, w których najczęściej dochodziło do wydarzeń antychrześcijańskich, na pierwszym miejscu znajduje się Francja z 63 takimi przypadkami. Są to przede wszystkim zniszczenia, bezczeszczenia kościołów i cmentarzy. W Niemczech odnotowano 20 podobnych aktów wandalizmu, we Włoszech 14 i w Wielkiej Brytanii 13. Raport wymienia też na przykład takie smutne zdarzenie jak atak radykalnych lewicowców na rodziców protestujących przeciwko tzw. edukacji seksualnej w szkołach, do którego doszło w Hamburgu. W raporcie poruszono kwestię prześladowania chrześcijan w ośrodkach dla uchodźców w Europie Zachodniej. Dyrektor Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Wiedniu, Ellen Krüger-Fantini, domaga się od władz państwowych i lokalnych oraz osób odpowiedzialnych, aby lepiej chroniły chrześcijańskich uchodźców. Za ostateczne rozwiązanie dyrektor uznała tworzenie oddzielnych ośrodków dla chrześcijan. Każdy z nas powinien być radosnym świadkiem Chrystusa, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Papież nauczał, że misja chrześcijanina na świecie jest skierowana do wszystkich i nikt nie jest z niej wykluczony. Ojciec Święty, nawiązując do niedzielnej Ewangelii, podkreślał, że zadaniem misjonarzy Królestwa Bożego jest głoszenie orędzia nadziei, pociechy, pokoju i miłości. Jest ono skierowane do nas wszystkich. Królestwo Boże, jak nauczał papież, buduje się dzień po dniu, dając owoce nawrócenia, oczyszczenia, miłości i pocieszenia wśród ludzi. Uczeń Jezusa wypełniający tę misję musi być świadomy trudnej, a czasami wrogiej rzeczywistości, która go czeka. Robotnik Ewangelii musi być także wolny od wszelkiego rodzaju ludzkich uwarunkowań. Musi on ufać wyłącznie mocy krzyża Chrystusa. Oznacza to rezygnację z jakiejkolwiek osobistej ambicji, karierowiczostwa czy rządzy władzy i stawanie się pokornym narzędziem zbawienia dokonanego przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Misja chrześcijanina w świecie jest wspaniałą misją skierowaną do wszystkich, nauczał Ojciec Święty. Jest to misja służby, nikogo nie wykluczając. Wymaga ona wiele wspaniałomyślności, a przede wszystkim spojrzenia i serca skierowanego w górę, aby przyzywać pomocy Pana. Bardzo potrzeba chrześcijan, którzy świadczyliby z radością Ewangelię w życiu codziennym. Papież zachęcał młodych, aby nie lękali się pójść za Chrystusem. Modlił się także wspólnie z wiernymi w intencji ofiar zamachów terrorystycznych w Dakce i Bagdadzie. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, tętni życiem. Niemalże każdego dnia do sanktuarium przybywają tłumy wiernych. Dziś świątynię odwiedził szczególny gość, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski był specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego na uroczystości i głównym konsekratorem świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Dziś odwiedził sanktuarium, gościł także w Radiu Maryja. Ja się bardzo cieszę z tego, że przyjeżdżają pielgrzymi, że to stało się sanktuarium, jest sanktuarium i myślę, że to jest bardzo wymowne. Bardzo wymowne, powiedzmy, sama nazwa Nowej Ewangelizacji. Wasze centrum, to znaczy nie tylko Radio Maryja, Telewizja Trwam, to właśnie było zaczynem jakiejś nowej ewangelizacji. O tej, której Jan Paweł II mówił, że nowa ewangelizacja to jest właśnie nowymi środkami, jakimi świat dysponuje, żeby przemawiać do ludzi. I wyście w pewnym sensie byli pionierami tej nowej ewangelizacji. Świątynia była jakimś ukoronowaniem tego waszego dzieła i dla mnie było ogromną radością, że mogłem ten kościół konsekrować. Naprawdę było
wielką radością i cieszę się, że ten kościół dzisiaj tęskni życiem. Jego eminencja zachęcał także młodych do uczestnictwa w zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży. Młodzież, czując się razem, razem wyznają swoją wiarę, to wiarę swoją umacnia. Umacnia wiarę i niektórych może chociaż ta wiara słaba może w takich sytuacjach pożyć. Bardzo ważne jest, aby Światowe Dni Młodzieży przyczyniły się do rozwoju nowej ewangelizacji. Do tego, żeby ta młodzież odczuła, że oni są powołani do tej nowej ewangelizacji w stosunku do innych. To nie ma tak, że tylko księża mają, czy jakaś tam telewizja katolicka ma przyczyniać się do nowej ewangelizacji, czy biskupi, ale każdy z nas jest powołany do tej nowej ewangelizacji. I chciałbym, żeby ta świadomość jakoś ubogaciła tą młodzież i uczyniła bardziej czynną w budowaniu Kościoła. Były prefekt wychowania katolickiego mówił także o potrzebie całościowej formacji młodych ludzi. Dlatego tak ważna jest edukacja katolicka. W tym kontekście ksiądz kardynał z uznaniem mówił o misji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ja się bardzo cieszę tą waszą szkołą i ją wspieram i wielokrotnie byłem w tej waszej szkole. No i chciałbym, żeby się rozwijała. Żeby się rozwijała, żeby powiedzmy stała się w tym docelowym etapie uniwersytetem, by stała się uniwersytetem, nie tracąc swojej tożsamości. Tą tożsamością ona była taką szkołą, jaką teraz jest. I starała się wychowywać ludzi uczciwych, prawdomównych, rzetelnych, ludzi, którzy ubogacają się swoją wiarą w czynieniu, budowaniu dobra, w przyczynianiu się dla dobra narodu i całego społeczeństwa. W Bujwicach na Litwie odsłonięto dziś pomnik Jezusa Miłosiernego. Uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dybucz. Bujwice to niewielka miejscowość na obrzeżach Litwy, nieopodal granicy z Białorusią. Nasze ziemie to jest jakby wyróżnione, że tutaj nawet ziarenka miłosierdzia Bożego to tu kiełkowali. Bo tutaj istniało zgromadzenie sióstr od aniołów i właśnie siostra Helena Majewska opiekowała się, czuwała nad krzywila wiarę, miłość, nadzieję sióstr, które później założyły zgromadzenie Jezusa Miłosiernego. Tutaj też był ksiądz Sopoćko. Dziś odsłonięto tu pomnik Jezusa Miłosiernego. W roku miłosierdzia trzeba nie tylko czekać, że coś ktoś da dla personalnie, że a co sam człowiek może dać dla Jezusa, dla miłosierdzia Bożego. No i taka idea powstała, aby powstał ten pomnik na Wieniszczyźnie pierwszy Jezusa Miłosiernego. Uroczystością przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydysz. Kościół jest dla nas tym wielkim darem, bo to dzięki niemu mamy dostęp do Bożego Miłosierdzia. To dzięki niemu mamy sakramenty święte. To dzięki niemu Słowo Boże do nas dociera. To właśnie On nam przypomina osobę Jezusa Chrystusa. I stąd też trzeba, żebyśmy pokochali ten Kościół. Żebyśmy go rozumieli i zdawali sobie sprawę, że to właśnie Kościół jest tą wspólnotą, która nosi prawdę, naucza tej prawdy, która dzieli się miłością, która oczyszcza nas z grzechów w sakramencie pokuty, abyśmy mogli korzystać z Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsze uroczystości mają duże znaczenie dla społeczności lokalnej. Dla nas, szczególnie w tym roku, figura Jezusa Miłosiernego to jakby przybliżenie miłosierdzia Bożego. Będzie nam przypominało o tym, że Bóg jest miłościwy, Bóg jest miłosierny i musimy tylko zwracać się do Niego z prośbą, a również zobowiązywała ta figura. To jest również pewnym zobowiązaniem dla nas, przypomnieniem, że my musimy naśladować miłość, naśladować miłosierdzie Boże i wzajemnie się miłować. To już wszystkie wiadomości, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę i do zobaczenia z Panem Bożym. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wyrok za prawdę.
W Rosji skazano internautę na 200 tysięcy rubli za stwierdzenie, że II wojna światowa zaczęła się w Polsce. Szukają rodziny Śmiałego. Rodziny trzech zidentyfikowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego odebrały wczoraj w Kielcach noty identyfikacyjne. Szczegóły w naszym dzienniku. Tu przemówił Bóg. W Legnicy ukazano wiernym relikwiarz z cudownie przemienioną hostią. Na ten moment czekało kilka tysięcy osób z całego kraju, przybyłych do sanktuarium świętego Jacka. Kpiny i szyderstwa. Media niemieckie ciągle kreują negatywny obraz Polski, pisze dr Stefan Metschen. Szczegóły w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, za chwilę w Radiu Maryja rozpoczną się rozmowy niedokończone, a my tymczasem zwracamy się do naszych ofiarodawców. Dziękujemy Państwu za pamięć o Radiu Maryja, za modlitwę i za każdą złożoną ofiarę materialną. W intencji naszych darczyńców codziennie odprawiana jest w kaplicy Radia Maryja msza święta. A w gronie ofiarodawców są nasi rodacy z Białorusi, z parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, ze wsi Poczobuty. Pani Janina Kudrzycka, pani Nina Kudrzycka, pani Zofia Petelczyc, pani Krystyna Awdziej, pani Czesława Ruda, pani Czesława Awdziej, pan Antoni Kudrzycki, pani Janina Półjanowska, państwo Helena i Franciszek Kudrzyccy, pan Zenon Petelczyc, pani Wiktoria Amielewicz, pani Helena Pacenko, pani Janina Kownurko, pani Helena Poczobut, pani Irena Poczobut, pani Alfreda Ignatowicz, pani Bożena Poczobut, pani Helena Korzeniewska, pani Irena Poczobut, pani Jadwiga Zaniewska, pan Stanisław Zaniewski oraz pani Walentyna Żywolewska. Chyba, że ona ma. Bo jeden ma do bramy. No właśnie. Także o prześladowaniu, proszę Państwa. Te zmiany się ciągle dzieją i to nawet te wypowiedzi teoretycznie przyjazne właśnie papieża Franciszka no dla mnie są co najmniej niewystarczające. No ale z drugiej strony, ale czy papież Jan Paweł zrobił choć jeden ułamek w tym temacie? No po prostu o tamtym papieżu mam jeszcze gorsze zdanie. No więc właśnie, ja pamiętam jak byłam w Stanach mając lat 18 i wtedy właśnie taki był w moim życiu, powoli dokonywała się taka wyrwa w stronę ateizmu i jakby takie przejście. To twój problem. W Stanach bardzo też jakby wpłynął. Natomiast pamiętam szok, bo wyjeżdżając jakby byłam jeszcze osobą wierzącą i gdzieś tam religijną. Myślę, że też taki też jest wiek wśród dorastających dziewcząt. No teraz już to wszystko tak galopuje, że już pewnie dziewczęta są dużo wcześniej, przestają być dziewczętami niż ja. Natomiast powiem wam, że wyjeżdżałam z jakimś takim właśnie jeszcze osobą wierzącą i religijna i tam spotkałam się po raz pierwszy z krytyką papieża, co było dla mnie totalnym szokiem, że jak nasz papież krytykowany, a pierwsza krytyka spotkała mnie i pamiętam tę dyskusję do dzisiaj. Człowiek, który zaprosił mnie na stypendium, to właśnie na laskę roczne, on miał właśnie taką straszną agresję wobec naszego papieża. Ja nie mam tego zamiaru, porozmawiajmy o co chodzi. Okazało się, że miał brata Boba, który zmarł na AIDS, był homoseksualistą. I jakby jego podstawowy żal do naszego papieża polegał dokładnie na tym, że jakby nigdy nie było rozwolenia, choćby na prezerwatywie, choćby na powiedzenie, że no, być może wtedy to było niemożliwe, że powiedzieć, że homoseksualizm to jest równa forma człowieczeństwa. Dlaczego? Nie wiem, widocznie, no właśnie dlaczego, to potworne. Ale może to, że środki antykoncepcyjne, prezerwatywy, to wydawało się tak, wydarzało mi się tak oczywiście. I też powiedzmy, że akurat jeśli chodzi o cały dramat AIDS, który no, przede wszystkim tak, lat 80. i 90. to jest właśnie Jan Paweł II jako papież. No, to jest właśnie ta jego kadencja, że tak powiem. I taki mocny sprzeciw przeciwko prezerwatywom już
To zresztą nie było tak naprawdę przecież pomierzone przeciwko homoseksualistom. Głównie to chodziło o kontrolę kobiet. Ale te dwa tematy, nie wiem czy się zgodzicie, kontrola kobiet zawsze się łączą. Tak, i homoseksualizm, to jakoś nie da rady, no. te losy są nieuchronne. Ja myślę, że tak. Jak kobietom jest lepiej, to homoseksualistom też jest lepiej. Dlatego nie wszyscy zgodzicie, że bardzo wiele przyjaźni między kobietami i homoseksualistami. No, oczywiście nie ja mam to. Daj spokój. No właśnie, to tu przybliżyłeś mnie idealnie do tematu fanów, tak? Tak. To jesteś wyjątkową, rzeczywiście naprawdę wyjątkową postacią. Postacją na polskiej scenie muzycznej i gej, lesbijki, osoby LGBT, to są, mam wrażenie, że to są częściej fani muzyki niż ludzie hetero. Nie wiem, czy to jest albo może jest to jakoś bardziej eksponowane, to jest jakby ważniejsze, to jest ważniejsze w życiu. Dla osób homoseksualnych? Tak. A może jest to jakiś taki wentyl wolności, coś takiego. No też właśnie może ta przyjaźń, o której mówiłaś, znaczy jakieś porozumienie, to też nie jest przypadek, że takie silne kobiety, piosenkarki są właśnie takimi obiektami wręcz uczuć, jakiegoś takiego uwielbienia, miłości, przyjaźni, fascynacji. W każdym razie chcielibyśmy zapytać, bo my czujemy, jesteśmy też częścią tej społeczności LGBT, mamy swoich znajomych i tam po prostu wiemy, że po prostu Maria Peszek to jest po prostu, już nie trzeba tłumaczyć. I teraz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Tak? No ja powiem tylko tyle, że ja jestem bardzo szczęśliwa, bo rzeczywiście tak jest, że duża część moich najbardziej oddanych fanów to są geje i lesbijki i to jest wspaniała rzecz. Bo po pierwsze mają świetny gust muzyczny. Wracając jeszcze do... Lajda Minnelli powiedział to samo kiedyś. Tak zostałem zapytana, dlaczego panią tak uwielbiają geje? Bo oni mają gust. Jeszcze wracając do tego, co przed chwilą gadaliśmy, dlaczego ta muzyka jest taka fajna. Ja na przykład bardzo duża część mojej takiej edukacji muzycznej, jak szukam czegoś nowego, to mam bardzo konkretnych ludzi, których pytam, czego się teraz słucha albo coś, i to są właśnie geje. Czyli tak, po pierwsze, odpowiadając już tak zupełnie poważnie, dla mnie to jest duża rzecz. Ja nawet tego nie potrafię wytłumaczyć. Mnie po prostu ciągnie do tej społeczności, pewnie dlatego, że tak jak ci mówiłam książki bardzo blisko siebie, w czasie naszej rozmowy, nie trzeba być osobą homoseksualną, żeby czuć się wykluczonym. Ta wspólnota, moje wykluczenie jest wypolegane czymś zupełnie innym i to nie jest temat na tę audycję, ale ono jest i ono przybiera różne formy, czy też mówimy o mediach, czy też o rozmaitych tam osobach z branży, czy na przykład o recenzentach, ale ono jest. Maria Peszek to nie jest jakby taka osoba, z którą po pierwsze jest ludziom po drodze, wszystkim, ani taką czasami głupio tak gadać, a czasami może coś przesadzi, a może trochę śmieszna, ale zawsze się można z niej pośmiać, to jest na pewno taka rzecz. Zawsze się z niej pośmiać i zawsze dostarczy jakichś takich rzeczy, na pewno ma odwagę wyrażenia. Szkoda, że nie jesteśmy telewizją, bo byście państwo widzieli te miny, które Maria strzela, mówiąc to wszystko. No właśnie. Autoironiczne. Chodzi o to, że to, co nas łączy, to jest moim zdaniem ta taka wspólnota sytuacji, no i wspólnota wykluczenia. I dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, jest to duża rzecz, że ci najwierniejsi moi fani i duża ich część to są osoby homoseksualne. I to jest wspaniałe. Poza tym też jeszcze nie powiedzieliśmy, że są najczęściej te osoby bardzo muzykalne, w związku z czym na koncertach ten odbiór jest fantastyczny. Poza tym też bardzo barwne, odważne i jest tak, jak mówisz, to jest duża część takiej mojej, jak ja to mówię, żelazny elektorat. Być może dlatego, że zróbmy klamrę, Heinekenowską, openerowską, chciałam powiedzieć, być może dlatego było tyle ludzi w tym namiocie, bo z tego, co się orientuję,
osobach homoseksualnych, są najbardziej zatwardziałymi kibicami. No słuchaj, chcę ci powiedzieć, że my z Krzyśkiem, możemy to powiedzieć, tak, prawda? Byliśmy w klubie w tego dnia, gdy ty grałaś, a polska reprezentacja też gra. Byliśmy w klubie Gay Friendly, byliśmy jedynym stolikiem, który nie oglądał meczu. Który siedział na zewnątrz. Nie, to była specyficzna sytuacja, już nie ma co. Powiedzmy tak, reasumując sytuację piłkarską, wygraliśmy, obie strony wygrały. I mecz, czyli nasi reprezentanci, którzy uważam, że wygrali, jeśli chodzi o klasę i tylko jak to się tam działo. Mhm. I my wygraliśmy, bo zagraliśmy świetny koncert dla pełnego namiotu. Także tutaj jestem, ale być może ten namiot był w dużej części wypełniony właśnie osobami, dla których ten futbol to nie jest najważniejszy. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Słuchaj, a jeszcze cię chciałem zapytać, a propos jeszcze tych naszych wszystkich, tak? Społeczności LGBT i fanów twoich wśród tej społeczności. Mi się wydaje, że jeszcze jest coś takiego, że twoja kobiecość jest też leciutko... Właśnie nie chcę powiedzieć podejrzana, znaczy, tylko chcę powiedzieć niebanalna, niestandardowa, nietypowa. Jak powiem podejrzana, to brzmi i negatywnie, a nie chcę tego powiedzieć. Ja to powiedziałam autoironicznie. Właśnie, wiem. Widać było, ale słuchacze nie widzieli. Na pewno jest tak. Też opowiadałam ci, chyba nawet w końcu to się na mnie zmieściło, o tak zwany homoseksualny rys Marii Kaszyk. Tak. To jest taki rozek, który się pojawia często w recenzjach właśnie jakichś zdjęć z koncertów. Znaczy, po pierwsze myślę, że to chodzi o to, że rzeczywiście ta kobiecość nie jest taka typowa, może tak nazwijmy. Nie jest taka cukierkowa. Może o to chodzi. Choć czy taki wizerunek akurat jest tam bardzo na rękę i po drodze teraz w tych ostatnich dwóch płytach, że to jest taki ktoś, jaki bardziej everyman, to może być trochę dziewczyna, może to jest chłopak, a może to jest właśnie lesbijka, a może to jest jakiś tender. Tak myślę, że to jest śmiejące z moim Maćkiem, czyli Edkiem, czyli moim chłopakiem, długoletnim i wspaniałym. Którego pozdrawiamy serdecznie. Który jakby... też widocznie jest jakiś specyficzny, już nie zarobujmy się. Ale... Bo gdzie dojdziemy? Pozdrawiamy jeszcze bardziej. Jego zachwyca właśnie ta nieoczywistość. I to, że... Znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że ja wyglądam bardzo często jak chłopak i ja to lubię. I najlepiej się właśnie czuję w takiej wersji cute, w takiej wersji chłopięco-dziewczęcej. Mając lat 43, nie jest to wcale taka oczywista sytuacja. Ale mam nadzieję, że czegoś tak będę się właśnie w tę stronę na przykład starzeć i że to będzie coś fajnego. Natomiast wracając do tego, co o mnie zapytałeś. Płynna seksualność, płynna płciowość. Maria będzie po prostu dryfowała w stronę faceta. Chłopaka może. No, takiego. Chociaż... Ja tak naprawdę uważam, że ja jestem bardzo kobiecą osobą, tylko że ta kobiecość się manifestuje nie w tak oczywisty sposób, prawda? Czyli ten cały anturaż takich symboli, to jest dla mnie naprawdę śmieszna sprawa. Ja tego po prostu nie czuję. Co nie znaczy, że nie zachwycam się i nie podziwiam kobiet. Uwielbiam kobiece, kobiety z całym tym właśnie anturażem i z całymi tymi przebierankami. To jest w ogóle cudowna sprawa, tylko bardzo gdzieś tam wzruszające też i jakieś takie dla mnie nieosiągalne, tajemnicze i jest to przez to... Fascynuje mnie to, ale wiem, że to nie jest dla mnie. Ja się w tym fatalnie czuję. Kiedykolwiek są jakieś sesje zdjęciowe czy coś, jakby zawsze jakieś próby właśnie, jakieś przemiany i ja wchodzę w te próby, ale zawsze to jakoś wygląda po prostu nieprawdziwie, nieautentycznie. W związku z czym to, co sprawdzone, tego się trzymam. Jestem kobietą, która się bardzo z tego cieszy, że jest kobietą i moja kobiecość jest źródłem radości dla mnie. Natomiast
Jest też jakimś rodzajem tajemnicy i na pewno to też jest pewnie na inną rozmowę. To jest męskie podejście. Tak. Bo często mężczyźni tak mówią, że kobieta jest dla mnie tajemnicą, zagadką. Geje rzadziej, bo dla gejów to jest po prostu ich wspaniała koleżanka, jaka zagadka. A facety tak często mówią, że kobiety to jest takie po prostu nieodgadnione osoby. Fascynujące. Myślę, że odkrycie tajemnicy kobiecości jest jeszcze przede mną. Natomiast być może tak, z tego to wynika, co ty mówisz, że to nie jest taka oczywista kobiecość. Choć też znam osoby, które uważają, że to jest, że ja jestem bardzo kobieca. Natomiast jest jakiś taki, śmieję się mówiąc, jakiś gender w tym ukryty, bo kiedy ludzie chcą mnie zranić, to bardzo często nazywają mnie Marianem albo nie wiem. Tak, to jest lesbijką. Ale też lesbijką, to jak śpiewasz w piosence Modern Holocaust. I tak, to lesbijką bardzo często. Ale to jest jakby jedna rzecz, ale żeby nazywali mnie facetem, to jest już jeszcze dalej. To już jest dużo prawda. No i tam na przykład jest... pokażcycki, żeby ktoś upewnić, czy tam rzeczywiście coś jest. Naprawdę? Tak, ale... Czy z tych wszystkich nazwisk, które cytujesz w swojej piosence, mnie najbardziej zachwyca? Słowo kurewna. Myślone przeze mnie, przepraszam. No, to jest cudowne słowo. Tak. To jest cudowne słowo. Myślę, że tam, bo niestety nie znamy wprost tych, którzy siedzą za tymi klawiaturami i wypisują te rzeczy. To są prości, myślę sobie. Jakby nie wnosi. Miałem nadzieję, że powiesz, że to jest takie słowo, które wzięłaś z tego hejtu, ale... Jest to jedyne słowo, które jest moje. No to szapoba, bo ja jestem po prostu tym słowem, jak usłyszałem pierwszy raz, to po prostu mnie to rozwaliło. Była śmieciowa królowa i stwierdziłam, że teraz musi być żydowska kurama. To po prostu dynastia. Słuchajcie, nie zdążymy już porozmawiać o tym, jak wiodło się w poniedziałku na przykład. Tak, już nie róbmy, no tak. Wiecie, że Jacek jest jednak fantastyczną postacią, ale ma ego i w ogóle jest taka rozkapryszona. To jest fantastyczne. Wszyscy kochą cię ciągle, pytaczki, że tam wszyscy, którzy chcą, mogą poczytać wywiadu w najnowszej replice. Którą zaraz podpiszę. Którą zaraz będzie Maria podpisywała. I co? I co? I musimy kończyć, niestety. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Mogę powiedzieć coś. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali i wszystkich LGBT i wszystkich heteroseksualnych. Tak naprawdę nie ma i nie powinno być między nami żadnej różnicy. Właśnie. Powiedziała Maria Peszek i zrobimy z tego dżingiel. A na koniec słuchamy jeszcze najnowszego singla do wspaniałego teledysku, który ukazał się kilka dni temu, czyli Samotny Tata z Grupy Karabin. Mariusz Kurc, Krzysztof Tomasik i Maria Peszek. Dziękuję. Dobranoc. Samotna tata szuka samotnej mamy. Dziadować nie... 448. Angela Mariola. Dziękuję. Panie Mariolu, pozdrawiam gorąco. 602 215 448. Parafia Świętego Józefa, Redemptoryści. Trwają jeszcze zapisy, są jeszcze wolne miejsca, więc także gorący apel do mieszkańców Torunia. Ponownie o uwagę poproszę Szczecin, koło przyjaciół Radia Maria, działające przy parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. Zapisy u pana Jerzego, telefon w komórkowy 720 ','2020           794 556 020           794 556 020     że on dla tej skóry korzystał. Tak jak to robił, a ona powiedziała, że ona Ona nie wiedziała, że to nie było. To też nie śledzi. No, to na polu biarmu nada kobiety, jakby nie miała.
Na Białołęce nauczycie czuwać. A na Małgorzowie? Na słynnej Rakowieckiej, a wiesz, w Irlandii, że likwidują areszt na Rakowieckiej. To się już wiem ze służb wojskowych. Chyba, że tam apartament obce. Będą apartament obce. Dla ciebie lepsze, Zagrodzina. Ha, ha, ha. Nasze wszystko pilotuje. O lala, jeszcze taki ładny kubelek. Prosimy o więcej.